tym razem pokażę Wam, jak zrobiłem sekuku. Czyli taki nóż. A to ktoś myślał inaczej? Może coś ma nie tak? Sekuku, czyli nóż tamto idealny, tamto podobny. Taki sobie kiedyś wymyśliłem. Wzór fajny, zamknięty w kawałku drewna. Ładnie to wygląda i podoba mi się ogólnie, dlatego robię po raz kolejny. Ja pomijam w tym tutorialu, jak zrobić te całe habaki. Ja mam taki swój sposób wymyślony. Każdy może zrobić to po swojemu, albo sobie w ogóle to darować. Można zrobić przecież podobny nóż nie posiadający tego habaki. W ogóle nie musi być to tantoid. I kawałek przygotowanego orzecha włoskiego. O. Tak to mniej więcej wygląda. Będę dzielił ten kawałek na trzy części. Najpierw z długości tak, tu będzie rękojeść, tu będzie pochwa. A później pochwa jeszcze muszę podzielić tak. Cicho, mówię. Podzielenie tego kawałka wzdłuż troszeczkę trudniejsza sprawa, nie? Kto ma krajzegę, czy tam jakąś tą drużynarkę taką włosową, to sobie poradzi. Ewentualnie zwykłą drużynarką ręczną też można, ale ja specjalnie zrobię piłką, żeby pokazać, że tu nie trzeba super skomplikowanych narzędzi i można to mega prostym warsztatem zrobić. Przy takim cięciu wzdłużnym polecam sobie najpierw tak zaznaczyć równiutko na rogach, tu z tej strony i tak samo z tej i nawet zajechać, zrobić sobie tą linię wzdłużną, nie? I się podzielić tu i z tej strony to samo i dopiero później będziemy jechać całość, aż przetniemy. Musicie zjeść albo coś przed tym, bo to trochę fizycznej roboty jest. Zaczyna się piła już zakleszczać, to znaczy, że już działa i madło ściska drewno puszcza, czyli warto przekręcić. Chyba nie muszę tłumaczyć, że też należy uważać przy końcu, żeby piłą po imadle nie przejechać. Po co tępić, nie? Jakoś tak to. No i proszę, tak wyglądają przecięte seczki. Nie jest najgorzej, ale i tak jeszcze trzeba. Czeka nas kupa roboty. Trzeba wziąć teraz papier i to wyrównać. Mógłbym to zrobić na czołgu. Tam leży i czeka, ale nie. Przygotowałem sobie na kawale równego drewienka papier gruby, gradacji 40 i będę teraz tak jechał, aż wyrównam powierzchnię. Muszę sobie to skonstruować, chodzi ogólnie o jakąś taką płaską powierzchnię, żeby dało się ten papier jakoś, można nawet go przykleić, a za tą podstawkę może służyć jakaś kawałek starej deski od podłogi szwedzkiej. To jest płaskie i też będzie działało. Zamieć można, będzie lepiej działało. No dobra, to mam mniej więcej te deseczki wyrównane, później jeszcze dokładniej po dłutowaniu. No dobra, kawałeczek drewna przygotowany na prawe mamy. Już podzielony na trzy części. Najpierw będę dłutował pochewkę, żeby ładnie spasować na ostrze i muszę wtedy tutaj strzelić się w tą głębokość tej pochewki. Orzek się dosyć fajnie dłutuje. Jest twardawy, ale nie ma tych takich słojów, znaczy nie słojów. Nie jest łupliwy. To dobrze, to się fajnie go dłutuje dlatego.
zmęczone jest tym teraz. Teraz to jeszcze będę poprawił troszeczkę drapaczkiem, może papierkami ściernymi, ale muszę najpierw przekręcić i zrobić drugą stronę. No ładnie mi się układa, ale jeszcze muszę troszeczkę korekty porobić. Tutaj muszę podebrać bardziej pod te habaki, żeby się lepiej układało. Troszeczkę tutaj grzbiet jeszcze zaakcentować. No i mam już jak gdyby wydłutowane obie strony. Tu mi się troszeczkę urwało, ale to tam pikuś. Wszędzie mogę docisnąć. Tu tak przyciskam, to akurat mi się dotąd mniej więcej dokąd chciałem wpada. Na środku nic nie blokuje sztucznie. Przy sztychu ściskam, patrzę. No nie ma luzów, czyli powinno być dobrze. Pora przejść do klei. No i mamy pochowaczkę sklejoną. Przy klejeniu trzeba uważać, by to się nie poprzesuwało, dlatego ja zazwyczaj kleję z nożem w środku. Ściskam po sklejeniu pomiędzy dwiema grubszymi deskami. Czemu grubszymi? No żeby dociskało po całości równomiernie. I używam tylko i wyłącznie kleju stolarskiego. Pochewka jest sklejona, no to teraz pora brać się za wiercenie rękojeści, motosz rękojeści. Mam ten kawałeczek. Będę musiał go przewiercić. Tutaj mi się troszeczkę krzywo obcięło, czyli jakbym przykładam te płaszczyzny do siebie, to mi tak wychodzi troszeczkę ta rękojeść uniesiona jakby tak do góry, nie? Dlatego muszę zeszlifować to, żeby układało się na prosto. No jak mniej więcej ten tank będzie szedł dokąd? Tutaj mam zaznaczone, tutaj będę musiał wywiercić na szerokość, o. Tak, żeby całość tego mosiężnego pierdolnika wchodziła mi tak odotąd. Żeby to drzewo przytrzymywało trochę ten mosiąc jeszcze. Najpierw zajmę się zrobieniem tego rowka głównego, a później będę wiercił na głębokość szpilki. Brałem wiertło mniej więcej grubości tanga, nie szerokości, tylko grubości. Używać wierteł specjalnie do drewna, czyli z takim dzióbkiem, nie wiem jak to się nazywa. To jakaś prowadnica. Dzięki temu musiałem mieć dużo lepszą kontrolę. Można sobie naznaczyć i wiercić. Mam nawiercone. Najbardziej mnie cieszy, że z szerokości, czyli że tutaj i tutaj nie zostało za dużo miejsca, bo tutaj będę miał już na milimetry. Boki są nieważne, a nawet potrzebuję tych szpar. Do czego to zaraz zobaczymy. Fajnie się układa. Taka szparka na razie została. I tak będę musiał ją powiększyć. Już mi chyba więcej tej żywicy tam nie wejdzie. Pewnie się zastanawiacie, jak to tak okropnie, brzydko, jak to będzie, jak tego zobaczycie. Teraz muszę poczekać, aż to wyschnie i dopiero się zajmę dalej. No to już rękojeść zaklejona. Można zacząć wyrabiać wszystko. Zaczniemy od wstępnego nadania kształtu rękojeści. Po to, żeby najpierw złapać całą oś, symetryczność wszystkiego i tak prawie na gotowo ją zrobić. Później podłóg tej rękojeści po zamknięciu pochewki będę robił pochewkę. Dobra, mam mniej więcej wstępnie ukształtowane te tamto, razem z pochewką.
W czasie szlifowania warto sprawdzać, czy nie ma już jakiegoś brzucha tu, czy jakoś tam w miarę osi się trzyma z tej strony, wtedy jeżeli gdzieś widać, że gdzieś się odchyla, no to warto to od razu poprawiać w trakcie. Kto ma szlifierkę z dużą płozą, czy na przykład czołg, no to będzie mu łatwiej to zrobić. Ta spoinka mi fajna wyszła, cieszę się, prawie jej nie widać z tej strony, prawie idealna. Tutaj też, tutaj kawałeczek ciut gorzej, troszeczkę gorzej tej spoinki. No dobra, to teraz pora zrobić mu uszczelniacz tutaj, czyli te dwie przekładki uszczelniające, zakleić. I teraz jeszcze przed tym trzeba obejrzeć, czy te są do siebie równoległe, te płaszczyzny czoła. Widzę, że rękojeść jest dobra, ale pochewka mi z tej strony troszeczkę schodzi w dół. Tu jest mniej miejsca niż z drugiej strony. Muszę to poprawić i wtedy dopiero zajmę się tymi... Ach, prawie bym zapomniał, że teraz jeszcze jest... Teraz już jest ostatnia szansa, żeby, że tak powiem, wszystko dopracować, ostatecznie te ostrze i te habaki.